Od kilkunastu lat Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju stara się o przygotowanie wpisu młyna papierniczego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na początku tego roku udało się w tym temacie osiągnąć znaczący sukces. Koncepcja, która narodziła się tutaj w Muzeum Papiernictwa przed kilkoma laty, wpisania na listę Światowego Dziedzictwa najcenniejszych, najciekawszych dla kultury świata młynów papierniczych, po pierwsze zyskała aprobatę ekspertów w Polsce, zyskała aprobatę naszego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Natomiast w ciągu ostatnich kilku miesięcy udało się przedstawicielom naszego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekonać do tego projektu swoich partnerów z ministerstw w Niemczech, Czechach, Hiszpanii i we Włoszech. I wskutek działań naszego ministerstwa do połowy kwietnia tego roku wszystkie kraje, czyli Polska, Czechy, Niemcy, Włochy i Hiszpania, złożyły w Światowym Komitecie Dziedzictwa UNESCO jednobrzmiące deklaracje wpisów na listy informacyjne poszczególnych obiektów. Musimy się przygotować na przyjęcie większej ilości turystów niż dotychczas, jeżeli chodzi o Muzeum Papiernictwa. Stąd będą podejmowane przedsięwzięcia w kierunku rozbudowy infrastrukturalnej, głównie jeżeli chodzi o parkingi, toalety, ponieważ jeżeli przyjadą do nas właśnie przedstawiciele, którzy będą analizować, jak jesteśmy do tego przygotowani, to prawdopodobnie również od naszej pracy tutaj miasta będzie zależało, czy to się skończy sukcesem, czy nie. To jest jedna wielka szansa, też wielkie wyzwanie dla miasta. Również dlatego bardzo potrzebna jest współpraca na różnym poziomie, zarówno gmina, powiat, gmina, województwo. Proszę Państwa, tutaj te wszystkie starania, które już zostały poczynione i które za chwilę będą dołożone, za które oczywiście chylę czoła przed Panem Dyrektorem i całym instytucją Muzeum Papiernictwa, to jest olbrzymia szansa dla biznesu głównie w sektorze turystyki, w sektorze gastronomii. Już teraz chcemy też zaprosić przedsiębiorców do inwestowania w Dusznikach, głównie tutaj w tej sferze, w strefie miejskiej Dusznik Zdroju, a z naszej strony, jako gmina, możemy zapewnić, że będziemy ich wspomagać chociażby w zakresie promocji, czyli to już bezpośrednio w jakiś sposób przyczyni się ich również do ich działalności. Jest to również ogromny sukces Polski, z tego względu, że to właśnie nasz kraj jest liderem projektu i wszystkie dokumenty, cała inicjatywa będzie realizowana pod polskim kierownictwem. Zatem chcieliśmy się z Państwem właśnie tą radosną informacją podzielić, z tego względu, że w tym projekcie oprócz Polski uczestniczą takie kraje jak Włochy, które są światową potęgą w kwestii wpisów na listę UNESCO, ale również Niemcy, które są na trzecim miejscu, jeśli chodzi o wpisy na listę UNESCO, Hiszpania, która też jest liderem. Także Czechy są w ostatnim czasie bardzo aktywne pod tym kątem. Natomiast liderem projektu jest Polska, nasz kraj. W związku z tym jest to ogromny powód do zadowolenia, do dumy i mam nadzieję, że za kilka lat będziemy się mogli również spotkać z Państwem i poinformować o tym właściwym wpisie. 28 maja bieżącego roku w Departamencie Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyła się narada w sprawie prac nad przygotowaniem dokumentacji dotyczącej zgłoszenia historycznych młynów papierniczych z Polski, Czech, Niemiec, Hiszpanii i Włoch na listę UNESCO. Potwierdzono, że prace będą koordynowane przez Polskę. Eksperci działający pod kierownictwem profesora Bogusława Szmygina będą przygotowywać nominacje. Muzeum Papiernictwa pod kierunkiem dyrektora Macieja Szymczyka będzie koordynowało współpracę z pozostałymi młynami papierniczymi. Do września 2025 roku powstanie nominacja wstępna, która zostanie przedłożona Komitetowi UNESCO do zaopiniowania, a do 2028 roku powstanie nominacja właściwa.